Cześć, siemano, Season Max, dzisiaj będzie unboxing z edycji kolekcjonerskiej gry The Siddler 7. Tak się ona prezentuje. Kupiłem ją za 15 euro w MediaMarkt. Opłacało się. Tak o wygląda z przodu. Z boku tutaj tak o tylko jest. I z tyłu jest napisane, co tam, jaka jest zawartość. Tu, że coś o grze jest napisane. No. To otworzymy ją sobie. Wyjdź. Dobra. Jakiś tu numer jest napisany w środku. Nie wiem, o co chodzi. Więc wyjmiemy naszego pracownika, ale to go zaraz wam pokażę. Najpierw pokażę grę. Więc mamy tutaj taką. O, postawię tu. Mamy grę The Siddler 7. No, coś tam, coś tam. Tu z tyłu jest opisane, co tam jest w grze. Wymagania systemowe. Więc otworzymy sobie gierkę. Nie wiem czemu, ale ten nóż mi strasznie przypomina, jakby był z Assassin's Creed'a. I go cały czas trzymam tu przy komputerze. Dla bezpieczeństwa. Nie wiem w ogóle czemu. O. Mam kod instalacji, płytkę. No, coś tam jakieś, jak to wiecie, reklamy innych gier. I coś tam jeszcze o grze jest napisane na tym. Tylko mała uloteczka. To do większości teraz gier robią te takie uloteczki. Wiecie, o co chodzi. Tak wyglądało pudełko od gry. O, zamknę. I tu w środku mamy jeszcze inne rzeczy. Kod na limitowane rzeczy do gry. Tu jest. I jest takie coś. Słyszycie? To są ziarna. Zboże. Tutaj dali takie specjalne. Żeby coś tam przypomnieć, że co mamy robić w tej grze i takie coś. Dlatego dali nam ziarno. Nie będę tego otwierał, bo po co? Oryginalny soundtrack w takim bardzo ubogim opakowaniu. I ostatnia rzecz z pudełka. Plakat nasz. W którym przedstawia nasz, który nam przedstawia wszystkie osoby z gry. O kurde, ja tu mam burdel. Taka. No bo tutaj to z jakiejś takiej edycji jest tutaj pokazane. A z tyłu są normalnie już pokazani. Fajne takie coś sobie mieć. I bierzemy się za ostatnią atrakcję, czyli z naszą figurką. Ja takie gry lubię, dlatego sobie takie coś kupiłem. Dobra, wyjęłam. Ta figurka taka się prezentuje. To jest, zaraz wam powiem, kto to jest. Czekajcie. On tu jako pierwszy jest pokazany na całym plakacie, na samym środku. To jest konstruktor. On wszystko buduje. To jest, no, budowniczy. Widać, jak, że ma młotek i te inne. Fajna taka figureczka. Nieduża. Fajnie wygląda taka, wiecie. O, coś, walnę cię młotem. Ho, ho, headshot. No i to by było na tyle w tym unboxingu. Wy ten film zobaczycie, jak ja będę akurat nad jeziorem. Więc komentujcie. A, jeszcze mam jedną rzecz do powiedzenia. Filmiki będą w takiej jakości 480, ponieważ film wtedy waży mniej i ja mogę go szybko wrzucić w tym samym czasie. A jeżeli nagrywam film, a jeżeli zmontuję filmik, dodam te intro 10-sekundowe, czy tam półminutowe, to już filmik waży dużo i mi się długo wrzuca, a ja nie mam za dobrego
nie ma za dobrego internetu, nie ma za dobrego uploadu i jest słabo, więc komentuj, subskrybujcie, oceniajcie, lajkujcie i cześć!